W mojej perspektywie sezon pełen zlotów i upadków, aczkolwiek jesteśmy nadal w euforii, cieszymy się z tego, że zdobyliśmy brązowy medal. Na pewno nasze apetyty na przyszły sezon będą coraz większe, także mam nadzieję, że w przyszłym sezonie zdobędziemy jeszcze jakieś dodatkowe trofeum. No, na pewno ten sezon nie był łatwy, ale to każdy chyba do tego jakoś tam dojrzał, że był to przez ten cały COVID, ten sezon był trudny, długi, nie oszukujmy się, bo te mecze przesuwane, przekładane, trzeba było się na nowo przygotowywać, na pewno był ciężki, ale fajnie, że udało się go zakończyć medalem. Bardzo dziękuję chłopakom, drużynie, całemu sztabowi, bo mówię, bez nich wszystkich nie udałoby się tego zrobić. Fajne takie miłe zaskoczenie na sam koniec przygody tutaj w Puławach. Co bardzo mnie to cieszy, że udało mi się zdobyć medal, jak przychodziłem i jak kończyłem z tym samym zespołem, więc dziękuję jeszcze raz wszystkim. Dla mnie był ciężki, no bo wiadomo z jakiej przyczyny. Pierwszą połowę tego sezonu nie grałem, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, że zdobyliśmy medal, który był naszym głównym celem. W takim ciężkim okresie jak pandemia trzeba szukać pozytywów, takich jak na przykład ostatni mecz ze Szczecinem przy publiczności u nas, więc to jest wielki plus, że mogliśmy zagrać dla kibiców, którzy mogli w końcu przyjść. I ważne jest, że właśnie wykonaliśmy cel, który został nam postawiony, czyli zdobycie trzeciego miejsca, zdobycie medalu Superligi i tylko się cieszyć i pracować dalej, żeby było jeszcze lepiej. No było bardzo ciężko, jak i psychicznie, tak i fizycznie, bo było sporo zmian u nas w klubie, ze zmianą trenera. Ale wytrzymaliśmy to i zrobiliśmy po prostu swoją sprawę. Mamy trzecie miejsce, na razie wakacje i przygotowania do następnego. No, ale dla mnie personalnie to był ciężki sezon, bo cała polska Superliga jest lepsza niż, dużo lepsza niż ta ukraińska. No i było ciężko grać, ale chyba dałem sobie radę. Twoja praca została uhonorowana statuetką gladiatora dla najlepszego skrzydłowego. Jak dużo znaczy dla ciebie ta statuetka? Znaczy, że ta praca, którą wypełniałem w ciągu całego sezonu, opłaca się, że to jest prawda, że jak coś robisz, coś dla siebie, coś dla drużyny, drużyna też dla ciebie robi, to opłaca się, że ta statuetka po prostu znaczy, że jestem dobrym zawodnikiem. Pokazałeś się z jak najlepszej strony. Teraz pytanie, czy nie zabijają się o ciebie już inne kluby i czy zobaczymy cię w kolejnym sezonie na parkietach w Puławach? No, na razie nikt do mnie nie dzwonił, ale na następny sezon na pewno zostaję tutaj w Puławach. No a dalej zobaczymy, jak będzie.